Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o tym, żebyś eksponował swoje mocne strony. Jeżeli prowadzisz taki biznes, że to Ty jesteś na froncie, to bardzo ważne jest to, żebyś eksponował swoje mocne strony. Udawanie kogokolwiek, kim się nie jest, no nie przyniesie Ci żadnego pożytku, a wręcz przeciwnie, będziesz się bardzo z tym męczył, po prostu. A ludzie tak naprawdę też wyczują pewnego rodzaju nienaturalność. Tak to wygląda. I widzisz, ja mam tak, że jestem gadułą, mam trochę takie ADHD, czasami jak zaczynam gestykulować, to wiesz, macham tymi rękami, jak mówię do tej kamery, to się zawsze cieszę i tak dalej, no tak po prostu mam. I nawet swego czasu z tym walczyłem, że nie, ja powinienem być bardziej taki stonowany, opanowany i tak dalej. Ale to po prostu nie jest moje, ok? To po prostu nie jest moje. Natomiast takie właśnie zachowanie, jak nagrywamy te materiały wideo, to ja tak to czuję, to jest moje takie popielowe. Jeżeli ktoś tego nie kupuje, to ok, ja to doskonale rozumiem. Ja wiem, że to też działa tak, że nigdy nie będziesz w takiej sytuacji, żebyś zadowolił wszystkich. I są takie osoby, które mówią, a nie, bo ty jesteś taki tam, wiesz, rozskakany i w ogóle gestykulujesz za bardzo. A są tacy, którzy mówią, tak Bartek, ja lubię twoją energię, bardzo mi się to podoba, jak ty nagrywasz, jak mówisz. Przynajmniej to nie są takie nudne materiały. I nigdy nie będzie tak, żebyś zadowolił cały świat, ok? Natomiast tak naprawdę dla każdego jest miejsce. To nie jest tak, że trzeba być jakimś, nie wiadomo jakim ekstrawertykiem, żeby coś publikować w sieci i tak dalej. Nie. Zauważ, że na przykład Marcin Nowak z bloga Gdzie Wyjechać, albo Konrad Kruczkowski z bloga Halo Ziemia, oni są niesłychanie spokojni, tacy wyważeni, merytoryczni, tak? Czyli po prostu wręcz od nich bije taki spokój. Natomiast jakbyś spojrzał w telewizję, no to Kuba Wojewódzki to jest taka typowa gwiazda, nie? Co prawda on zaprasza ludzi, zaprasza innych gości, ale to tak naprawdę on ma błyszczeć i świecić, tak? A on jest najważniejszy w tym programie. I tak samo jest w rynku muzycznym. Jest miejsce dla takiej Lady Gaga i Madonny. To są piosenkarki, które uwielbiają robić show, uwielbiają się popisywać. Tak, no, na ich koncertach po prostu fruwają jakieś fajerwerki, dzieją się cuda. Ale jest też miejsce dla takiej piosenkarki jak Adele, która jest spokojna, wyważona, stonowana, ale również jest niesamowicie popularna, ma głos jak dzwon, no i w różnego rodzaju rankingach później bije wszystkie gwiazdy na głowę, tak? Więc o to właśnie chodzi, tak naprawdę dla każdego jest miejsce, więc jeżeli czegoś nie czujesz, no to się po prostu nie wydurniaj, a wyeksponuj to, co jest najlepsze w Tobie, wyeksponuj swoje mocne strony. To Ci naprawdę bardzo pomoże. Jeżeli prowadzisz biznes usługowy gdzieś, gdzie Ty jesteś na froncie, no to właśnie warto wyeksponować to, co jest w Tobie najlepsze. I wierz mi, że przyciągniesz wtedy do siebie takich ludzi, którzy po prostu Cię kupują takiego, jakim jesteś. To daje też niesamowity taki komfort, takiego luzu prowadzenia tego biznesu, że Ty nie musisz grać, nie musisz udawać, nie musisz ściemniać, tylko po prostu jesteś taki, jaki jesteś i albo ktoś Cię kupuje, albo nie. I wszystko. Moi drodzy, na dzisiaj to jest tyle. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś dał kciuka w górę, podziel się z kimś tym wideo, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli udostępnisz to swoim znajomym, może znasz kogoś, komu tego typu nagrania by się bardzo przydały, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz to takim osobom, które być może tego potrzebują. No i oczywiście zostaw komentarz i subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się jutro o 6:30.